Cześć, ja jestem Nefern, witam was serdecznie w kolejnym poradniku do Siege of Orgrimmar. W końcu się doczekaliście, a tym razem jest to The Fallen Protectors. Na tę walkę będziemy potrzebowali dwóch tanków, dwóch bądź trzech healerów oraz pięciu bądź sześciu DPS-ów. No i przechodzimy do samej walki, a tutaj będziemy walczyli z trzema bossami na raz. Jeśli robiliście daily questy dla frakcji Golden Lotus, to na pewno ich kojarzycie. To są właśnie ci, którzy dawali te questy i tutaj nie ukrywam, że z naprawdę niesamowitą przyjemnością mi się ich zabijało potem. Walka sama w sobie nie jest trudna, ale tutaj mamy kilka mechanik, o których musimy wiedzieć. Przede wszystkim mamy trzech bossów, więc będzie troszkę tych umiejętności. Ja zaraz je wszystkie omówię dla poszczególnego bossa. Ale tutaj warto wiedzieć, że kiedy sprowadzamy bossa do 66% HP i 33%, on będzie wchodził w taki stan, który nazywa się Desperate Measures, czyli będzie uzyskiwał jakieś nowe umiejętności. No i troszkę to będzie właśnie inaczej wyglądało, trzeba będzie wiedzieć, co wtedy zrobić. No ale w takim razie przechodzimy do poszczególnych bossów. Pierwszy boss nazywa się Rook i używa umiejętności, która nazywa się Vengeful Strikes i jest to dość potężny atak, który najpierw stanuje, a następnie zadaje naprawdę duże obrażenia fizyczne w takim stożku przed sobą, więc on musi być oczywiście tankowany, no i tankowany od rajdu, żeby tym właśnie stożkiem obrażeń fizycznych nie trafił nikogo poza tankiem. Kolejna umiejętność nazywa się Corrupted Brew, czyli po prostu on będzie wybierał sobie losowego gracza, w którego będzie rzucał taką beczką. Oczywiście będziemy widzieli, w którym miejscu to spadnie, pojawia się nam pod nogami taka animacja, która właśnie nam pokazuje, że zaraz w tym miejscu to upadnie, możemy sobie z tego wcześniej wyjść. Kiedy to trafi, zadaje dość spore obrażenia temu graczowi oraz wszystkim w zasięgu 5 yardów oraz spowalnia trafione osoby, więc tutaj po prostu musimy cały czas w tej walce być w delikatnym spreadzie. No i ostatnia umiejętność nazywa się Clash, czyli po prostu boss będzie sobie szarżał na wybranego gracza i po chwili tej szarży od razu zacznie używać umiejętności, która nazywa się Corruption Kick, po prostu będzie się kręcił i zadawał obrażenia wszystkim dookoła, z tego po prostu trzeba się odsunąć. Jeśli zostaniemy tym trafieni, dostajemy dota, który zadaje takie dość niskie obrażenia Shadow i oczywiście da się go zdispelować, więc to co musimy zrobić, to po prostu jak najszybciej odsunąć się od tego Corruption Kick, żeby nie dostawać obrażeń. No i kiedy zbijemy bossa do 66%, będzie miał troszkę nową umiejętność, to znaczy boss poleci do góry sobie, a pojawią nam się na planszy 3 ady, z którymi będziemy musieli się rozprawić. Pierwszy ad to Embodied Misery, on oczywiście musi być tankowany, najlepiej gdzieś tutaj dookoła planszy, ponieważ on ma taką umiejętność, która nazywa się Defiled Ground i to jest takie uderzenie, które będzie odrzucało tanka do tyłu, a oprócz tego będzie zostawiało taką jakby plamę na ziemi, która będzie zadawała obrażenia, więc oczywiście w tym nie będziemy mogli stać. Kolejny ad nazywa się Embodied Gloom i on używa takiej umiejętności, która nazywa się Corruption Shock. To jest taki atak, którym sobie targetuje wybranego gracza. To jest coś podobnego do tego Brew, które wcześniej było. Czyli widzimy animację, że nam to spadnie pod nogami, możemy z tego bardzo szybko wyjść. Nie ma żadnego problemu, żeby tego uniknąć. No i te dwa ady będą tankowane, czyli ten tank, który wcześniej tankował Rooka, zajmie się tymi dwoma adami. Natomiast ostatni ad nazywa się Embodied Sorrow. Ten ad nie ma dużo HP, warto go po prostu jak najszybciej zjechać, ponieważ on używa umiejętności, która nazywa się Inferno Strike. On robi taki atak na wybranego gracza, dookoła siebie mamy takie kółeczko, widać gdzie to zada obrażenia, no i boss dość długo to kastuje, kiedy to wykastuje to zadaje tam milion z kawałkiem, czy tam trochę więcej obrażeń wszystkim graczom w zasięgu 8 yardów, czyli im więcej osób będzie blisko tego gracza, tym oczywiście poszczególne osoby dostaną mniej obrażeń, ale my to robiliśmy po prostu w ten sposób, że bardzo szybko tego adonikowaliśmy, on tego nie zdążył nigdy wykastować, więc tak się to powinno robić. No i przechodzimy do kolejnego bossa, a jest to He Softfoot i jego pierwsza umiejętność nazywa się Garrot. Jest to atak, którym targetuje sobie jakiegoś losowego gracza, zostawia to po sobie takiego dota, a w sumie to bleed effect, po prostu krwawienie mamy. I ono nie ma czasu trwania, nie da się tego zdispelować, to będzie trwało do momentu, kiedy właśnie ten boss nie wejdzie w Desperate Measures. I wtedy to z wszystkich graczy, którzy na sobie to mają, zostanie zdjęte. Kolejna umiejętność tego bossa nazywa się Gouge, ona jest bardzo ciekawa, to znaczy on będzie używał tej umiejętności tak jak Rogue ma, to znaczy będzie sobie cel na chwilę ogłuszał i to jest ważne, kiedy on to kastuje, tank po prostu musi się odwrócić do niego plecami, żeby właśnie nie zostać ogłuszonym, no i żeby móc dalej tankować bossa, ponieważ jeśli ogłuszy tanka, przerzuci się po prostu na jakiegoś DPS-a czy tam inny cel losowy. No i oprócz tego boss używa na sobie tak jakby dwóch buffów na zmianę, które będą powodowały różne efekty. Pierwszy jest to Noxious Poison i to powoduje, że po prostu przy każdym ataku melee on będzie zostawiał na ziemi taką plamę trucizny, więc no będzie musiał być po prostu kajtowany dookoła planszy, bo wiadomo, że w truciźnie nie stoimy. I tak jak wcześniej mówiłem, tankujemy Rooka oraz tankujemy He, natomiast ten ostatni boss nie będzie tankowany, zaraz powiem dlaczego. No i dobra, jeszcze mamy tutaj drugi właśnie buff, który na siebie He wrzuca i nazywa się on Instant Poison i polega on na tym, że po prostu przy każdym ataku melee będzie on zadawał dodatkowe obrażenia od trucizny, Nature, one są dość spore, więc tutaj jakiś tam cooldown trzeba będzie wtedy odpalić.
No i kiedy tego bossa zbijamy do 66,33% HP, pojawia nam się ad, który nazywa się Embodied Anguish, którego możemy teraz właśnie zauważyć. I on używa po prostu na wybranym graczu umiejętności, która nazywa się Mark of Anguish. I polega ona na tym, że po prostu gracz zostaje zrucowany, nie może się ruszyć, a ten ad powoli będzie do tego gracza podchodził i zacznie go bić z mele. I każdy cios tego ada będzie zadawał debuff, który będzie nakładał debuff, który nazywa się Shadow Weakness, czyli każdy kolejny właśnie atak będzie coraz mocniejszy, bo to zwiększa obrażenia właśnie z tego Mark of Anguish, czyli ten gracz nie będzie mógł za długo tego przetrzymać. I po to dostajemy taki dodatkowy przycisk, on się pojawia właśnie u tej osoby, która ma na sobie ten atak. Możemy tak jakby przerzucić go na innego gracza, czyli zaznaczamy sobie innego gracza, używamy przycisku i ad pójdzie w stronę innego gracza, tylko trzeba się liczyć z tym, że wtedy cały raid dostanie jeden stack Shadow Weakness oraz osoba, na którą wrzucimy tego ada, dostanie po prostu debuff, który zmniejsza armor o 50% na 2 minuty. Więc lepiej tych zmian za często nie robić, my robiliśmy to po prostu w ten sposób, że jeżeli na kimś się to trafiło, chwilę przetrzymywała ta osoba, potem przerzucaliśmy na paladyna, który po prostu odpalał bańkę i tego ada jak najszybciej zbijaliśmy. Proste. No i przechodzimy do ostatniego bossa, czyli Sun, i ona używa tutaj kilku umiejętności. Pierwsza z nich to Shazir, które po prostu ona spamuje przez całą walkę. To jest taki promień, który będzie targetowany we losowego gracza i on zadaje temu graczowi obrażenia oraz wszystkim tam w zasięgu kilku yardów od tej osoby, więc po prostu trzeba się odsunąć, kiedy to na nas jest. Ogólnie w całej walce powinien być cały czas taki delikatny spreadzik. Teraz widzimy właśnie ten promień, jest targetowany na jakimś graczu. Można to przerwać, ale tak naprawdę nie ma sensu, bo ona po prostu po sekundzie dwóch wykastuje to od nowa. Kolejny atak nazywa się Shadow World Bane, jest to po prostu debuff, który jest nakładany na losowego gracza. On zadaje obrażenia, ale co jest ciekawe, przy każdym tiknięciu on będzie rozprzestrzeniał się na kolejnego gracza i tu może być maksymalnie 4 osoby zarażone tym debuffem. Można go oczywiście dispelować i trzeba robić w ten sposób, żeby jak najszybciej go zdispelować, zanim on po prostu przeskoczy na kolejną osobę. No i ostatnia już umiejętność, która nazywa się Calamity, jest to atak AOE, który rani cały raid. On zadaje 30% naszego aktualnego HP, więc tutaj trzeba się po prostu wtedy pilnować, a oprócz tego zdejmuje wszystkie te Shadow World Bane z osób, które na sobie miały, czyli zdejmuje tego Dota, jeżeli ktoś w tym momencie miał to na sobie. Kiedy Sun zbijemy do tej właśnie ilości HP 66% albo 33%, ona będzie tutaj używała takiego ataku AOE na cały raid, który będzie nas wszystkich bił, to się nazywa Dark Meditation. Ale co jest ciekawe, na środku planszy będziemy mieli taką kopułkę, która będzie nas chroniła przed tymi obrażeniami i będzie redukowała te obrażenia o 35% dokładnie, więc warto w niej się ustawić i oprócz tego będą dwa rodzaje adów, które nie mają żadnych umiejętności, które po prostu musimy zbić. Te ady, które będą na zewnątrz kopułki, biją range'owie, te, które będą oczywiście przy bossach, będziemy bili z mele. No i pokażę wam teraz całą walkę jeszcze raz, żeby po prostu to krok po kroku omówić, kiedy już znamy te wszystkie umiejętności. A więc tak, kolejność, którą my tutaj zastosowaliśmy, była następująca, to znaczy zbijaliśmy do 66% Ruka, następnie He, następnie San i wszystko powtarzaliśmy. I tutaj warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz, to znaczy musimy potem, pod koniec już pilnować, żeby ci bossowie równo schodzili. Kiedy już wszyscy użyją tych swoich umiejętności specjalnych, kiedy już będziemy tam ich dobijali, ponieważ jeżeli zabijemy jednego, mamy 10 sekund, żeby zabić kolejnych, ponieważ oni zaczną się wtedy leczyć bardzo mocno, po prostu będzie to już nie do zrobienia. Czyli musimy tak sobie to wszystko wykalkulować, żeby oni równo pod koniec schodzili, żeby dało się po prostu w ciągu 10 sekund wszystkich zabić. No i zobaczcie, zbijamy Ruka do tych właśnie 66% HP, pojawiają nam się ady, dwa są tankowane, natomiast Sorrow jak najszybciej zbijamy. Zobaczcie, on zaczął rzucać Inferno Strike na jednego gracza, ma dookoła siebie takie żółte kółeczko, ale my go bardzo szybko zbijamy, żeby nie zdążył tego wykastować. I teraz przerzucamy się właśnie na ada, który nazywa się Gloom, który kastuje Corruption. Szok, to możemy przerywać, powinniśmy w sumie przerywać, szybko zbijamy ada, a ostatnim adem, którym się zajmiemy, będzie Misery i zobaczcie, że właśnie Misery zostawia na ziemi nam takie coś, taką jakby plamę, nie wiem jak to nazwać, dzięki czemu, przez co właśnie tank musi tego ada po prostu kalitować dookoła. No i znowu nam coś takiego właśnie czarnego na ziemi zostawił. No i kiedy zbijemy te ady, faza mija, czyli nam róg powraca na planszę, a my zajmujemy się drugim bossem, czyli He. Czyli tak jak wcześniej wspominałem, ci dwaj bossowie będą tankowani, czyli Ruk i He, natomiast Sun będzie po prostu sobie stała i tam w losowe osoby cały czas uderzała tym swoim promieniem. Zobaczcie, mamy właśnie tutaj Brew upadający, można z tego sobie śmiało wyjść, tam na kogoś idzie promień, czyli ten Shazir, również ta osoba musi odejść od reszty graczy. No i tak naprawdę mówię, no nie ma z tą walką jakichś wielkich problemów, po prostu trzeba dobrze to pod koniec szczególnie rozegrać, żeby tam zabić ich w ciągu tych 10 sekund, a będzie wszystko okej. Okay. No i zobaczcie, mamy teraz Mark of Anguish, czyli mamy tego ada. My w tym momencie odpaliliśmy sobie heroizm, żeby po prostu się go jak najszybciej pozbyć. On ma dość sporo HP, 20 kilka milionów, więc warto tutaj po prostu na nim spalić cooldowny. No i my staraliśmy się dlatego to tak zrobić, żeby nie przerzucać go na zbyt wiele osób, bo tak jak powiedziałem, każde przerzucenie, ten debuff, ten Shadow Weakness będzie na cały raid nakładało. Przy każdej zmianie gracza, na który będzie stargetowany. O, zobaczcie, teraz jest na mnie.
I mam specjalny przycisk, który mogę użyć. Też warto patrzeć, że czasami po prostu jak dostaniemy, to mamy cooldown na tym, więc nie możemy zawsze od razu od siebie tego zrzucić, a jak mamy mało HP, naprawdę ten po prostu boss można mocno przywalić, znaczy boss, ten ad można bardzo mocno przywalić, więc trzeba się pilnować. No i tak jak powiedziałem, wcześniej to po prostu robiliśmy w ten sposób, że wrzucamy zazwyczaj na paladyna, który stara się jak najdłużej wytrzymać, ma bańkę. Ja również jak to dostawałem, to po prostu sobie wrzucałem wtedy Deterrence. No i mamy Dark Meditation. Tutaj wchodzimy pod kopułkę, która nam zmniejsza obrażenia o 35%, ale tutaj musimy pilnować. Zobaczcie, że na przykład Rook cały czas używa tych swoich umiejętności, czyli wali tym stożkiem obrażeń fizycznych i tutaj trzeba uważać, żeby chodząc pod tą kopułką się po prostu no, nie wpakować w takie obrażenia. A kolejna kwestia jest, mamy ady, które nic nie robią dookoła, po prostu tam sobie jakieś używają umiejętności, które się nie da przerwać. No i po prostu musimy je zniukować, tak? Rangerowie biją te, które są na zewnątrz, bo nie muszą wychodzić spod kopułki, melasi te, które są przy bossach. My też zobaczcie, że staraliśmy się w miarę możliwości, no nie zawsze się da, ale czasami po prostu tych bossów do siebie zbliżać, żeby za AOE ich pobić. I tak na pewno będziemy robili na koniec, co też będzie można potem zaobserwować. No i cały cykl się powtarza, czyli zbiliśmy San, teraz znowu będziemy zbijali Rooka, tym razem nie do 66, a do 33% HP. Znowu wyskakują nam ady, no i naszym celem przede wszystkim jest właśnie Sorrow, które musimy jak najszybciej zbombić, żeby nam tego Inferno Strike'a nie wykastował. Znaczy, gdyby wykastało, to też nie jest wielki problem, wystarczy się wtedy zestakować, ale po prostu no, nie ma sensu brać na siebie dodatkowych obrażeń, kiedy nie jest to jakimś tam wielkim problemem, żeby to po prostu zrobić. Tutaj akurat chyba zdążył wykastować i jedna osoba umarła, no ale... jak ktoś mówi, nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak powinno. No i dalej wzbijamy ADE, czyli mamy jeszcze Gloom i Misery. A oczywiście ten Misery jest, zobaczcie, dookoła planszy kajtowany. I zostawia te czarne plamy nie wiem czego. No, czyli tak jak widać, ogólnie walka nie jest trudna. To jest tak naprawdę jednofazówka. To znaczy, jeżeli raz zrobimy tych wszystkie te trzy powiedzmy te fazy specjalne ich, czyli kiedy wchodzą właśnie w ten Desperate Measures, to zrobimy to również za drugim razem. No, to się będzie powtarzało, jak zrobimy to właśnie dwa razy, to potem już tylko zostaje nam dobić bossów i nie ma problemu. Teraz zobaczcie, już drugi raz bijemy Soft Food i zaraz nam powinien wyjść ten właśnie ad, ten, który będzie rzucał Mark of Anguish. Tutaj staramy się, mówię, no po prostu szybko tego ada zbijać i tyle. Na mnie jest teraz, zobaczcie, Shazir, muszę odejść od innych graczy, żeby tym po prostu nie dostawali. No i mamy ada. No zobaczymy sobie. Tutaj widzicie, jest taka fajna od niego czerwona kreska właśnie w kierunku gracza, którego będzie szedł. Tu też, co jest ważne, jak my na przykład przerzucaliśmy go między graczami, pamiętam w pierwszych próbach, warto to robić w ten sposób, żeby przerzucać go na gracza, który jest jak najdalej od nas. Zawsze tak się staraliśmy pozycjonować, żeby gdzieś daleko stać, żeby on chwilę po prostu szedł, bo jak idzie, to nie zadaje żadnych obrażeń, więc warto po prostu to w ten sposób robić. No i tu jest tak ciekawie, bo każda ta faza specjalna wygląda, to znaczy tak samo w pewnym sensie. To znaczy mamy wszędzie ady i jak te ady zabijemy, dopiero ta faza będzie się kończyła. Czyli one są naprawdę priorytetem, żeby to po prostu szybko zrobić, żeby nam nie przeszkadzały dalej. No i zobaczcie, znowu przerzucamy się na San, ona tym razem kastuje sobie znowu Calamity, czyli 30% HP wszyscy gracze stracą. No i Dark Meditation, czyli mamy tu właśnie już ostatnią fazę specjalną. Zabijamy ady i oczywiście uważamy, patrzymy, jak to mówię, zawsze pod nogi, pod to kopułko, żeby tam się nie wpakować przed tego Rooka. On zawsze powinien być tak właśnie, jest dobrze kajtowany, to znaczy tankowany w tym momencie, to znaczy, że stoi przy brzegu, tak żeby tym swoim właśnie atakiem przed sobą, który walił na zewnątrz kopuły, żeby nie trafiał graczy. Ale mówię, czasami jest tak, że jak się chodzi, gdzieś tam się chce dojść do tego ada z brzegu, żeby mieć go w zasięgu i można po prostu tam niechcąco wejść. No i dobra, teraz po prostu trzeba pilnować, żeby mniej więcej równo schodzili. Zobaczcie, mamy ich wszystkich dość blisko siebie, żeby po prostu za AOE dobrze ich zbijać. No i kontrolujemy to naprawdę, żeby nam ktoś tam wcześniej nie uciekł. Zazwyczaj Rook ma najmniej HP, bo on pierwszy jest bity. No i potem jak bijemy AOE, to wiadomo, że ono również jego trafia, więc po prostu trzeba się przerzucić wtedy na innego. I tak po prostu skakaliśmy sobie co kilka milionów od jednego bossa do drugiego. To już widzicie po moim targecie, że raz bije jednego, raz drugiego, tam zbijamy im po trochu. No jak już mają tak kilka milionów, to naprawdę to jest kwestia kilku sekund, żeby po prostu popadali. No, w tym momencie bijemy San, która miała najwięcej HP. Tutaj znowu Rook, czy tam He. No i zaraz właśnie będzie już po walce. No i tak jak mówię, no nie jest to walka szczególnie trudna, jeśli chodzi o tankowanie, o depresowanie również jest taka przyjemna. Jeżeli chodzi o healamy, to robić na 2 healerów, można tutaj na 3, jeżeli będziecie mieli z tym problem, ale raczej być nie powinno. No i to było na tyle. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach. Ja na wszystkie staram się
odpowiadać. No i w takim razie do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!